Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną Darole, witaj. Antyfakty? Wow. Antyfakty w strachu? Wow. W strachu? No nie wiem, powiedz mi ty, boisz się mnie? Jasne. No i jest okej. Okay. Wszyscy się muszą bać. Tak? Tak. Respekt? Dokładnie, respekt, jest. Skąd wzięło się to, że cała Polska w strachu? No, przez groźnego lwa, który uciekł z londyńskiego zoo. Uciekł, czy go wypuścili? Tak, nie wypuścili, uciekł. I odnalazł się w Polsce. Jak ty przebrnąłeś przez morze? Kurwa, lwy mają swoje sposoby. Pamiętaj, lwy żyją w stadach. Gdzie jest twoje stado? No jest, wszędzie. Wszędzie są lwy i lwice. Dobra, skąd się wzięła twoja spina z Filipkiem? Spina z Filipkiem wzięła się z walki, którą Filipek miał z Ferrarim. Tam w jakiś taki niefajny sposób, w takim złym kontekście wypowiadał się o mojej osobie, mówiąc to do Ferrariego. Wiele osób mi to podsyłało, od tego się właśnie zaczęły ten konflikt. Tam oczywiście źle to zabrzmiało, tam mnie wyzywał od jakichś upośledzonych i tak dalej. Oczywiście później robił dalej tak, wysyłał mi jakieś zdjęcia z kolegami, kurwa, gdzieś tam na piwie byli, na jakichś imprezach. Cały czas pisał jebać Darka i tak dalej. Czyby on zaczął? Oczywiście, że on zaczął i ja po prostu nie zostałem dłużny i zacząłem tak samo reagować jak on. I zależało mi na tym, żeby to doprowadzić do walki, żeby to się ten konflikt rozwiązał w klatce. On chyba sobie pomyślał, że skoro ja mam taki rekord, to on po prostu sobie może łatwo ze mną wygrać. A będzie tak? Kurwa. Nie będzie tak, bo Filipek nie ma pojęcia, co go czeka. Przede wszystkim Filipek nie miał takich ciężkich walk, jak ja miałem na przykład z Najmanem albo na przykład z zawodnikami, którzy tam zawodowo się bili. Kilka fajnych, ciekawych walk miałem, na przykład ostatnią fajną walkę miałem z Molakiem. Wiadomo, to nie był zawodowiec, ale to był bardzo dobry zawodnik, doświadczony. Też od 12 roku trenował, po prostu nie mógł się bić, bo tam gdzieś pracę miał jako aktor i tak dalej, więc zdecydował się po jakimś tam dłuższym czasie na walkę. No i ta walka była oczywiście na moją korzyść, cała runda była dominacja, totalna dominacja. Sędzia po prostu nie przerwał, do czego się przyznał na wywiadzie dwukrotnie, mówiąc o tym. No i gdzieś tam pod koniec rundy, gdzieś Molak mnie trafił jednym uderzeniem, gdzieś na skroń, a wiadomo, ja też swoich walk troszeczkę tych ciosów przyjąłem. I po prostu tak się to skończyło, tak wygrał. No ale to jak mówię, no całą rundę był obijany, przewracany, bity, leżał, kurwa, już prawie płakał, zresztą płakał po walce. Znaczy płakał w tym sensie, że przyznał, że no, był to dla niego taki pojedynek, że do końca życia nie zapomni i oddał mi to, co cesarskie i powiedział, że no... W życiu takiej walki nie miał, nie? Dobra. Trzeba było przede wszystkim sprawdzić, zobaczyć tą walkę, jak ona wyglądała, bo wiele ludzi tej walki nie widziało, a to jest moim zdaniem jedna z najlepszych walk na tej karcie. Jakie masz teraz zdanie o Marcinie Najmanie po tym czasie, po tych perturbacjach, po tych zamieszaniach, po tych konfliktach? No słuchaj, ja do Marcina Najmana nie mam nic, bo Marcin wielokrotnie pomógł. Jakby nie Marcin, to też, muszę to szczerze powiedzieć, z ręką na sercu, nie byłoby mnie tutaj i... Na pewno chciałbym mu też podziękować, zawsze, jeśli chodzi o takie coś, to zawsze mi pomógł i tak jak mówię, zawsze będę to doceniał i nie chcę na niego źle mówić, pomimo tego, że Marcin jest jaki jest, ale tak jak mówię, my między nami nie mamy żadnych jakichś tam złej krwi. Jeśli chodzi o rewanż, oczywiście możemy zrobić rewanż na zasadzie, jeśli chodzi o taką walkę sportową bardziej, bo nie ukrywajmy się, że do tej walki z Najmanem też nie miałem żadnych przygotowań, bo to były tylko 2 tygodnie u Mirka Uchnińskiego na obozie, gdzie Mirek oczywiście mi pomógł wtedy. Tam się wzięło to było, w strachu? Tak, tam się, no to razem z Mirkiem żeśmy tak wtedy działali i to od tej walki się to w sumie wzięło. Już to pierwszy zaczął... Nie powiem, że Mirek ani ja, bo to razem żeśmy, ja byłem lwem, więc ja się darłem wszędzie. Mirek nawet to i mógł ode mnie wyciągnąć, ale też nie będę mówił, że w 100%. Po prostu przyszłym zaczął się kurwa drzeć i tak dalej, no i tak to po prostu żeśmy ciągli. Żeśmy się ciągli, nie? No wiadomo, lwy się drzą wszędzie, kurwa. Po kogo Darolew idzie następnego? Po kogo następnego idzie Darolew?
Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, tam coś ten nocnik, kurwa, Marcuń, coś tam do mnie, coś tam też jakieś tam próbuje mnie podszypywać, coś tam się... Patrzysz na niego teraz? Co tam się, no, coś tam się dzieje. Tam z Filipkiem widzę jakieś układy wpadł, chyba to jest jego chłop, też nie wiem. Naraził się? Naraził się, cały czas coś tam też próbuje mnie podszypywać, więc tak jak mówię, to jest taka sama sytuacja jak z Pasikonikiem. Nie będę, kurwa, dłużny. Jeżeli będzie chciał walczyć, ja walkę wezmę z nim. Chcesz przekazać jeszcze? Lew jest groźny. Cała Polska w strachu. Wow. Pozdro. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Elo. Pozdro. Dzięki.